Mam na imię Piotr Kozik. Jestem sportowcem życia codziennego i treningowego. Każdy z nas ma za sobą ogromny bagaż doświadczeń. Czasem są one zapalnikiem do wprowadzenia w zmiany we własnym życiu. Ja swoje zmieniłem, idąc drogą, która pozwoliła mi osiągnąć marzenia i cele. Czekałem na to aż 38 lat, aby wrócić do wydarzeń z przeszłości. Nie była ona idealna, jednak trzeba wierzyć w siebie. To klucz do pełnego sukcesu. Przez okres mieszkania na Fredry musiałem godzić się z krytyką, z brakiem szacunku ze strony innych osób wobec mnie. Nie widzieli mojego potencjału. Każdy spychał mnie na boczny tor. Zeszło mi 7 lat, żeby wrócić w to miejsce, które nie było dla mnie łatwe, gdzie biorąc pod uwagę kwestie dzieciństwa, mogłem określić, że było one udane. Ale brakowało czegoś. Brakowało spokoju, szacunku, zrozumienia, akceptacji i kwestii takiej, żeby ktoś zrozumiał, że naprawdę w życiu coś jest warte. Mnie skreślano, szykanowano mną, traktowano mnie jak powietrze. Przez wzgląd na to, że w danym oto miejscu, gdzie się znajduję, co jest dla mnie nie jest ciężkie, mogę wrócić do sytuacji, gdzie po prostu traciło się wszystko. Nie miało się świadomości o tym, że możesz osiągnąć coś. Każdy cię popychał, pomiatał, traktował jak rzecz. Stąd uciekłem, nie mając niczego, a teraz? Teraz nagle wróciłem. Ale jaki? Silniejszy, mocniejszy i gotowy na to, żeby iść dalej. Trafiłem w to miejsce przez przypadek, nie mając wyjścia. Wpadłem w depresję, która nie była widoczna. Sama świadomość przebywania w tym miejscu motywowała mnie do tego, aby zmienić swoje życie. Na każdym kroku panowało tu zatracenie, różnego rodzaju używki. Obawiałem się, że może mi się coś stać, ale wierzyłem, że stąd wyjdę. Gdy miałem myśli, aby zaprzestać walki o swoje, zawsze w pomieszczeniu pojawiała się biała postać. Z pozoru wydawało się to błahe, ale postać uświadomiła mi, że życie trzeba przeżyć godnie i robić swoje. W tym momencie, kiedy mówię o białej postaci, mam na myśli osobę o imieniu Małgorzata. Ta osoba w postaci anioła dodawała mi siły i otuchy, abym nigdy się nie poddał, abym w końcu osiągnął swój cel. Jest to miejsce, które najbardziej mnie porusza. Jest to osiedle, gdzie mieszka mój brat. Nie mogłem się z tym pogodzić, że go nie ma, że nie mamy kontaktu. Nie znam rozwiązania, aby to poprawić, więc odpuściłem. Z racji tego, że źle się z tym czuję, doszedłem do wniosku, że niech każdy idzie w swoją stronę. Niech ta osoba wie, że u mnie wszystko jest okej i że sobie radzę. Przez wzgląd na wydarzenia w moim życiu, chcę tylko uprzedzić, aby wszyscy dbali o rodzinę. Thank you.
Bracie, starałem się jak mogłem, zrobiłem swoje. Nasze drogi się rozeszły, ale gdzieś w podświadomości cały czas będziesz mi towarzyszył. Bierz pod uwagę to, że moje życie się zmieniło. Jestem gotowy na to, aby iść do przodu. Starałem się też o to, abyśmy utrzymywali relacje, ale w pewnym momencie odpuściłem. Radzę sobie świetnie, mam nadzieję, że ty tak samo. Pamiętaj jednak, że jesteśmy rodziną. Przez złe wydarzenia z przeszłości nie byłem świadomy wyrządzonej nam krzywdy w domu. Kiedy byłem dzieckiem, w domu był problem z alkoholem, za który odpowiedzialny był mój ojciec. Nikt z nas, z moich najbliższych, nie mógł nic z tym zrobić. Każdy z nas poważnie cierpiał. W okresie dorastania zrozumiałem, że dzieciństwo spędzone w takim otoczeniu będzie odbijało piętno na moim dorosłym życiu. Wtedy też dowiedziałem się przez różnego rodzaju książki i artykuły, że posiadam syndrom DDA, tak zwany syndrom dziecka dorosłego alkoholika. Wtedy uświadomiłem sobie, że będę musiał nad sobą popracować.